Jaką ty jesteś dla siebie kobietą? Jestem silna. Staram się być ambitna. Staram się, to znaczy? Znaczy ja zawsze byłam ambitna, bo zawsze chciałam spełniać swoje marzenia i właściwie dziś mogę powiedzieć, że jestem kobietą spełnioną i szczęśliwą i taką jestem dla siebie kobietą. To jest dla mnie najważniejsze. Jestem... No mam najpiękniejszy czas w swoim życiu, to jest super. A jakie jeszcze są twoje marzenia? Och, sama nie wiem, jakie jeszcze mogę mieć marzenia, bo wszystkie, które do tej pory miałam, już spełniłam, ale myślę, że jest ich jeszcze dużo, ale nie będę o nich mówić głośno, bo jak się mówi, to się może jeszcze nie spełnią, więc mam w głowie jeszcze dużo marzeń i mam nadzieję, że będę je realizować.